Dobry wieczór Państwu, witam się z Wami. Którego to dzisiaj mamy? 10 lutego, ale już jakby walentynkowo. Jest piątek i dzisiaj spotykamy się z przyjaciółmi, będziemy gotować. Zaraz tutaj udekorujemy sobie trochę pokój. Dobrze. No, jesteśmy świeżo po przyjeździe z Zakopanego, ale co nam nie przeszkadza? Zobaczcie, jakie piękne. Przestań, Klara, zaraz, bo rozmawiam, wkładasz mi coś przed nos. No właśnie, i wybiła mnie z myśli, z rytmu. Dobra, bo nie będę dzisiaj dużo gadać, bo dość chaotycznie gadam. Biorę się za balony. Co to jest? Zanieś proszę do tego pudełka. Prosiłam już. Nie przesuwaj się tak. Dobra, mamy balony, będziemy zaraz je tutaj dmuchać. Rozłóż to tylko delikatnie, tak żeby one się nie rozpadły, zanim je w ogóle spróbujemy nadmuchać, okej? Okay? Zaczynamy. Tak, zaczynamy, tylko tak, już jeden balon nam pęk i ten widzę zaraz też pęknie, bo jest sklejony w tym miejscu, wiecie? Więc chyba nic nie będzie z tych balonów. No spróbuję go rozprostować, ale boję się, że to się raczej źle skończy. Także będą chyba tylko takie zwykłe balony. Lipa. Nie tak miało być. To tylko... Nie mają już tych zębów. No, wyczyszczone. Co z nimi zrobimy? Bo tamte nie miały zębów. Będziemy podawać tak jak teraz? Miały wyjebane. Wyjebane. Ja to będę zjadł surowo. A ty głupi jesteś. Fuj! Dobra. Przekąseczki, ośmiorniczki. I nie tylko. Działamy. Idę po śnieg. 34 złote. Tylko pamiętaj, nie, biały. Słucham? Biały. Nie żółty. Nie. Dobra, to przyniesie śnieg, będę... No, jeszcze. Nie, złamałeś bardziej? Tak, złamałem bardziej. Potrzebuję tego. A więc można jedno. No ta jedna wspólna jednak... komórka właśnie. No to weź taki musisz to zrobić. Dobra, właśnie. Gdzie to znaleźć tą dziurkę? No, rzeczywiście czysty. Serwinowią to trzeba myć? Trzeba, no ja. Fiu, wujek. Ty to normalnie w Krystynie mógłbyś chyba pracować. Wiesz, lekka prowizorka, no ale... No coś tam... Coś tam się... Mhm. A jak się nie ma lodu, to się ma śnieg. O, proszę bardzo. I jest pięknie. Aż nic nie... Pięknie. Co to, Gabciu? Muszla ci spadła? Tak. Ja musiałam patrzeć przez pryzmat telefonu, żeby zobaczyć, która... Trzeba teraz delikatnie tam. Mhm. Dzieci chyba łatwiej, szybciej dostrzegały. Krystynie już właśnie były takie podcięte. No może być podcięte, żeby... Żeby spadły, tak. Żeby łatwiej łykać. My mamy na śniegu, nie na lodzie. Ludzie chodzą jak... Jakby coś. Łykać na lodzie, dobra. Ogólnie pasuje. Marcin cofnął wysyłanie wiadomości. Że dzięki za odpowiedź. Co? Dobra, czyja to bułka? Ja to będę kroić. Miałam taki pomysł właśnie. A to się robi czym innym. Masz. A nóż mi proszę oddać. Będzie mi potrzebny. Dobra, mamy masło, czosnek, ośmiorniczki, baby i jak się nazywają te robale? No co? Kurde, jak one się nazywają? Ale co? No to! Krewetki. Krewetki, właśnie zapomniałam. Dobra, wiem. Co chcesz powiedzieć? Co mam chlapać? Dobra, ty się tym zajmij, bo jeszcze chciałam ci tutaj podać sól i pieprz. Normalnie to nie, jest... nie będzie ten pieprz. Normalnie to jest trochę słone jakby, ale dobra. Dziękuję bardzo. A tu proszę Państwa kolejna część imprezy. Tu mamy papryczkę. Widzieliśmy, że dodamy trochę ostrości. Pietruszeczkę, a tu kolega Karol. To nie jest Karol. Pietruszeczka, nie co to jest? Kolendra. Kolendra, no przecież widzę. No. Ależ to pachnie, szkoda, że dawaj tego nie czujecie. I kolendrę, bo już mi się wydaje, że... Ciotka, chodź tutaj! Wow. Zobacz, i teraz... Tyle czy więcej? Jeszcze trochę, nie? A te ośmiorniczki też tam się... Są, zobacz.
Zobacz. Mhm. O, pokaż. O. Oczkrawica. No jest. Mhm. Dobrze pachnie już, nie? Czekaj. Szczerniały te ośmierzyczki bardzo. Fałszywe. Bo one są stopornie. Więcej tej kolendry? Ojej, jak to pachnie. Ale ładnie pachnie. Trochę wina bym może dał. Nie wiem, czy się daje, czy nie, ale... Daje się, coś się nie daje. Zobaczymy, czy się daje. Tylko się zastanawiam, czy tej kolendry nie jest za mało jednak. Dobra. Ale one ładnie wyglądają, te baby. Baby? No zobacz. Słodziutkie są. Zobacz, jaki embrion. Co? Już? Skończymy. Więcej. Conchita? Słone. Nie, jeszcze te kilka. Czekaj, bo już tak mało zielona jest. Chwila. No dawaj, szukam. Poczekaj. Pietruszka by się przydała, ale nie mamy. Więc się ratujemy co jest, tym, co jest. Dobra, dobra. Żeby nie przeciągnąć. Wyłączamy. Zero. Cyk. A to tak też można, tak? Dobra. Głównym z tym. Zostawiam tą rozszarpaną bułkę. Karol. Ja nie wiem, jak można to Karol. Coś... To Karol. A czemu tak mało wina dolałeś? Nie, no, nie całe dolałeś. I jeszcze dolać? No to jest całe. Sępi wina? Dobra. Proszę. Cała butelka. Włącz, żeby odparowało trochę. Żeby odparowało troszeczkę. Oj. No miodzio. Miodzio. I taki sos. No powiem wam, że może to... Poczekaj. No ładnie pachnie. Bardzo. No i? Dla mnie bomba. Mhm. Niech troszkę wina odparuje, ale tak. Czyli co? Tylko ketchup i gotowe. Poczekaj, bo ten, jeszcze ten, bo musi się ta kolendra trochę rozmiękczyć. Rozmięc. Wow. Dobra, ja tu kończę. Widzimy się przy żarciu. Narka. Co? Żeby maczać w tym sosie. A weź zrób to, namocz w wodzie i zrobimy jeszcze w piekarniku. Będzie świeżutkie. A nie, jak polejesz wodą? To tostera? A to nie jest za suche już? Szybko będzie w tosterze. No to dawaj, bo to jest takie... Dobra. Dużo błonnika pewnie i w ogóle. Błonnik ci potrzebny, tak? No tak se gada. No kurwa. Co? Poleciało, tak? Zajebiście. To nie jest film dla dzieci. No nic, tutaj kończymy. Narka, ciao. Grzaneczki nam się tutaj robią. Proszę. No. Jednak kostka masła. Robi, nie? Tak. Powiem ci, że robi robotę.